Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w teleturnieju Piłkarski Quiz pod napięciem. To jedyny taki program, w którym bezlitośnie testujemy wiedzę piłkarską tych, którzy uważają się za wybitnych znawców tej dyscypliny sportu w naszym kraju. Używamy do tego celu napięcia elektrycznego o wartości 220 V. Czas na przedstawienie obu drużyn. Po mojej lewej stronie Michał Pol. Witam serdecznie. Andrzej Strejlał. Też serdecznie witam. Kto jest kapitanem drużyny? Nie. Michał Pol. Ale skąd? Moja rola jest dzisiaj taka, jestem asystentem technicznym trenera Strejlała, ponieważ taki jest u nas podział, taką obraliśmy taktykę. Ponieważ trener Strejlał wie wszystko prawie to, o futbolu. Tu jest sztab, tu zapadają decyzje. Moja rola jest tylko szybkie wciśnięcie guzika oraz gdyby, choć nie wierzę, że będzie taka sytuacja, że trzeba by porazić kogoś z naszej drużyny, to ja już deklaruję tutaj halo komputer, czy komputer mnie słyszy, cały prąd biorę na siebie, no przecież nie wypada, żeby... Już mi jest bardzo miło. Nawet prądzik... Po mojej prawej stronie rozgadali się Andrzej Persson. Kłaniam się. Mateusz Borek. Ja wiem, kto tu jest szefem. Andrzej jest szefem. To nie jest do końca prawda, niemniej jednak łączą nas takie stosunki trochę nauczyciel i uczeń. Tak było. Broń Boże, nie uważam, że ten wielki talent Mateusza rozbłysnął i rozkwitł pod moim okiem, ale małą cegiełkę dołożyliśmy razem z jego wujkiem, niejakim Arturem Barcisiem, który mieszkał za ścianą i mówił, że ma utalentowanego bratanka, kuzyna, siostrzeńca, tego nie pamiętam. No i przyjechał ten siostrzeniec i proszę bardzo, krnąbrny, ale zdolny. Ale eksploduje. I Bałeś się tego gościa na początku? Nie, tej fałszywej skromności obawiałem się najbardziej. Ja myślę, że z Andrzejem znamy się wiele lat i Andrzej zawsze był dla mnie drogowskazem, był zawsze dla mnie mentorem, zarówno w kwestiach zawodowych, jak i życiowych, bo też dużo w firmie Persson Promotions przegadaliśmy o życiu, o rzeczach ważnych, ważniejszych. Jeśli chodzi o Artura, to jest ciekawa historia, że on nie jest żadnym prawdziwym moim wujkiem, chociaż najukochańszym wujkiem. Z tego względu, że poznał się z moim tatą na konkursie przybozioskim, bo tata też świetnie recytował wiersze i gdzieś powstała taka relacja międzyludzka, która przetrwała przez lata i mnie również traktował, jakbym był po prostu członkiem rodziny. Żeby jeszcze tutaj dopełnić to studio, powiem, że kiedyś wychodził taki magazyn Hat-Trick, chyba dwutygodnik czy tygodnik kolorowy i wybitną postacią, z którą pierwszą zrobiłem wywiad, był pan trener Andrzej Strejlał. No nieprawdopodobne. Tak. Panie Marcisie, żeby uzupełnić jeszcze u pana senatora w tygodniku Sportowiec, pierwszy artykuł. A ja mam dla was takie sympatyczne, proszę, prezenty, żeby atmosfera była jeszcze cieplejsza. Ja się cieszę, że pan senator ciebie na manowce nie zwiódł i komentujesz jednak tą piłeczkę o... Dużo. I żeby jeszcze uzupełnić jedną rzecz, nie wiem, czy państwo zauważyli, że zawodnicy są w krawatach. To nie jest przypadek. Zawodnik w krawacie jest mniej awanturujący. Prowadzący może być bez. Absolutnie. I też, Zygmunt, też chciałem dodać, że biorę tak jak Michał na siebie cały prąd. Także pan senator może to zdjąć. Obawiam się o fryzurę Michała, że to go cały czas będzie razić, to będzie wyglądał jak powrót do przyszłości, ten profesor. Słuchajcie, oczywiście, ponieważ może być niebezpiecznie, czuwa nasz ratownik medyczny, Grzegorz, powitajmy Grzegorza. Grzesia dzisiaj kołyską. No właśnie, Grzesio został ojcem tydzień temu. Gratulujemy. Ale też gratulacje. Ale też i wiem nieoficjalnie, że po raz trzeci, także słuchajcie. Brawo. Gratulacje. 500 plus. Grzesio się nie zatrzymuje. Panowie, zasady muszę tłumaczyć, czy wszystko jasne? My wszystko wiemy. Okej. Okay. Chyba, że ja w razie czego, panie trenerze, podpowiesz mi, jak coś dobrze. Podpowiadali generalnie. Ty też, ale cztery kategorie. Dobrze, cztery kategorie. Możemy zaczynać od ekstraklasy i reprezentacji Polski. Od wszystkiego możemy zaczynać. Okej. Okay. Pytanie od naszego widza, JJ Skoła. Pozdrawiamy cię. Gotowi? To jest dla wszystkich, tak? Przepraszam. Tak. Kto pierwszy, ten lepszy. Jak się pomylimy, punkt dla nich. Rozumiem.
Właśnie, tak. W którym klubie ekstraklasy w sezonie 2017-18 grał Szkot polskiego pochodzenia Ziggy, jak mi miło, Gordon? Pan na pewno pamięta, panie trenerze. Ziggy Gordon. Czy to nie była Jagiellonia, Białystok? No, można się pomylić tutaj w tym sensie. Można się pomylić? Może... Pan nic ale nie komentował? Mogło tak być. Mogło tak być. Ja tak jak przez mgłę... A my wiemy, nie powiemy. Michał? Tak obstawiamy. Ja biorę na siebie, no, biorę na siebie prąd. Możemy tak postawić. No. Tak, czekam na werdykt. Powtórz tak. Odpowiedź. Jagiellonia, Białystok. Jagiellonia, Białystok. Niestety prowadzą. Jagiellonia, Białystok. Ja wywalczyłem. Dobrze, jest. Ja wywalczyłem. Prawdopodobnie jest to ostatni punkt, jaki ja wywalczyłem, ale dobry. Brawo, Michał, super. Wiedziałem, z kim siadam. Pytanie od Bartka z Wrocławia. Wymień minimum jednego z dwóch piłkarzy urodzonych w Brazylii, który rozegrał ponad 200 meczów w ekstraklasie. Ten, co miał. Ten, bo to oni. Znaczy nie, możemy. Nie. Mateusz? Mamy 30 sekund. Zdecydował się. Mhm. Nie podpowiadamy. Wręcz trzeba ich zmylić. To na pewno był ten, co grał. Nie, ale trzeba zmylić. To na pewno taki, co grał w Górniku. Jednego, tak? Jednego. Eddie Andradina. Jednego tylko? Było ich dwóch. Eddie Andradina uważam, że rozegrał. Dużo rozegrał. Hernani. 220 meczów. Tak. Hernani. Spokojnie. Hermes. Hermes. 206 meczów. Właśnie, tak. Ja mówiłem Hermes, tak. Gdybyśmy szybciej nacisnęli... Ale nie wiedziałem, że też te obciążone korupcją się liczą. No masz rację, tak. Kochani... To ile Eddie rozegrał? Nie, możemy, ale... Cały czas mówisz. Nie, to jest w ogóle niemożliwe. Punkt dla nas. Czy reżyserka może mi sprawdzić, ile meczów rozegrał Eddie Andradina? No cały czas jest. To jest niemożliwe. Czy on 200 lat gra w Polsce? On grał długo, bo on grał również Koronie Kielce, jak odszedł w Pogoni Szczecin. No ale tak co już porażone, zostaje porażone. Dobrze, no porażone, tylko że wiesz, czasami się zdarzało w historii tego quizu, że te odpowiedzi bywały nie do końca zastrzeżemy sprawdzone. Zastrzeżemy, przyjdziemy na następny program. Żeby nasz tutaj kolega w reżyserce nam sprawdził, ile rozegrał Eddie i podał tutaj panu Zygmuntowi. Ale ja mam ewidentnie, że... A dostaniesz na słuchawkę zaraz. Ile rozegrał Eddie, żeby doprecyzować. A to jest to proszę VAR mi nie tutaj? Puszczać prądu do słuchawki. VAR jest. Jest VAR, to jest VAR. To jest VAR merytoryczny. Ile razy taki challenge można... Ale to możemy w trakcie meczu. Nie, w trakcie, idziemy dalej. Idziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Gotowi? Gotowi, okej. Wymień minimum jeden polski klub, w którym wielokrotny reprezentant Polski, Władysław Żmuda, występował pod wodzą trenera. O. Trenera. A, trenera. No to proszę. A pod wodzą trenera? No właśnie, nie powiedział, bo Władysława Żmuda. No nie kończymy. Żmudy? Nie, Władysław Żmuda. Władysław Żmuda, Śląsk Wrocław między innymi. A czy pod wodzą trenera występował? Bo to takie często tak, no jest. Występował pod moim w reprezentacji Polski Juniorów Władysław Żmuda i w reprezentacji Polski Młodzieżowej. A w klubie żadnym? W klubie nie. Ja nie miałem tego zawodnika. Kurczę, to pod wodzą jakiego trenera? O co mogło być pytanie? Bo to jest... No właśnie nie wiem, o co miało być pytanie, bo on występował przede wszystkim w Śląsku Wrocław, Gwardii Warszawa również występował, a był zawodnikiem podstawowym Motorze Lublin. A jakich miał trenerów tam w Śląsku? Może był w Śląsku jakiś... Władysław Żmuda, to co powiedziałem. To jest imiennik Władek Żmuda do dzisiaj. Były trener Widzewa, Górnika Zabrze i tak dalej. Śląsk Wrocław. Stawiamy minimum na Śląsk Wrocław. Jeden klub polski, no to sprawdźmy, co na to komputer. O, dobrze? Zapomnę. Dobra odpowiedź. Tak! Czyli Wrocław... Spokojnie, bo ja chciałem przeprosić trenera. Ja za wcześnie nacisnąłem. Z tego, co się orientuję, to macie trzy punkty. Leją nas, senatorze. To, że damy radę. W momencie naciśnięcia guzika prowadzący przestaje czytać pytanie, więc nie zada... Mamy VAR. W siatkówce to się nazywa challenge. Tak. I odpowiedź brzmi 186. 186. Byłeś blisko. Też dużo, byłeś blisko. Tu się można pomylić. Wstydu nie ma. Trenerze, czasami bliskość albo sekunda decyduje o życiu. O złotym medalu. Prawie dobrze, teraz ruszamy do boju. Kolejne pytanie od Tomasza. Niechlubny rekord najmniejszej liczby punktów na koniec sezonu najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej w XXI wieku należy do Pogoni Szczecin.
Ustanowiła go w sezonie 2002-2003. Ile punktów wówczas zdobyli? Można się pomylić o 2. Bierzemy to? Możemy wziąć. Tak? Pan trener, bo ja zupełnie nie pamiętam. Pogoń Szczecin, 9 punktów. Szczęka mi opadła. Co? Ale tak. O ile się można pomylić? W ogóle się nie pomyliłem. Ja. W ogóle się nie pomyliłem. Dlatego Borek mnie zaprasza do programu teraz. Naprawdę. Szacunek, panie trenerze. Co? 9 punktów. Mógł się pomylić. Dlatego ja zawsze, jak Mateusza spotykam, zawsze sobie pogadamy, jak już dzisiaj w holu. Serdecznie, jak zwykle. 4? Jeszcze punkt i 0. Kochani. Spokojnie. Ile jest tych pytań? Koncentracja. 20. 20 wszystko. No tak, to daliśmy teraz im fory. Kolejne pytanie. Ruszamy. Jak nazywa się bramkarz, który był posądzany o granie w siatkówkę przez Janusza Wójcika? Żebym się nie pomylił tylko z nazwiskiem. Grał w siatkówkę bramkarz. Powiemy. On się nazywał Fabiniak. A, tak. To jest dobra odpowiedź. Fabik, siatkówkę. Fabik, tak jest, tak jest. Piątkę jakąś przybiłem, coś jak nas tak... Ja już myślałem, Fabiniak czy tam... Fabiański? Fabiniak. 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 Proszę Fabiniak. Nas tutaj bardzo nie wpuszczać. Ten grał, bo u mnie grał Legii z kolei Sobieski. Ale u pana trenera naprawdę grał. A Janusz Wójcik nazywał go Fabik. Tak. A u mnie grał Sobieski, żeby wam tylko przybliżyć. No świetnie, Mateusz. Teraz ruszamy. Dobra. Wiedziałem, że z Wójcika to Mati jest psychologiem. Możemy dalej? Tak. Nowa kategoria, tak? I teraz uwaga, uwaga. Mam pytanie dla widzów. W którym sezonie ostatnie Mistrzostwo Polski zdobył Lech Poznań? Czas start. Chyba z 8 lat temu, wiesz. Tak mi się wydaje. Widzowie. No, widzowie odpowiadają. Na pewno widzowie z Poznania trafili. No chyba tak. A niekoniecznie. No to już mogę podać poprawną odpowiedź. Panowie wiedzą? Domyślamy się. Okej, to ja... Gwiazd Gliwice, 2 razy Legia i Lech. No. Od razu powiem, 2014-2015 to był ten sezon. No to wcześniej, 4 lata, ostatni raz. A nie, 3 razy Legia. Lech. Dobrze, panowie, następna kategoria... Ligi Europejskie i Mistrzostwa Europy. Pytanie od pana Aleksandra z Pruszcza Gdańskiego. Pozdrawiamy. W eliminacjach do Euro 2020 5 zespołów nie przegrało żadnego meczu. Wymień minimum 3 z nich. Wymienimy? Anglia. Nie wiem. A, spróbuję. Bo wydaje mi się, że tak. Na pewno Włochy nie przegrały. Wielki sukces Manciniego, bo tam śledzimy. Hiszpania. I wydaje mi się, że Anglia miała świetne... A Anglia? Belgia. No Anglia, Belgia. Tak. Może się pokłócą. To znaczy Anglia przegrała z Czechami. Aha, no to Belgia, tak? Czyli mamy... Czyli jeszcze raz podsumujmy. Włochy, Hiszpania i Belgia. Belgia. Belgia na pewno. Tak? Tak. Świetnie. Brawo. Staramy się. Brawo. Racja. Jeszcze była Ukraina. 6 zwycięstw, 2 remisy i Dania, 4 zwycięstwa, 2 remisy, ale 3 reprezentacje wymienione. Uratował trener, brawo. Belgię uratował. Tak, coś musiał. Dobrze, przyspieszamy, proszę pana. Za wysoko ich Uwaga, uwaga, i to jest rzeczywiście teraz test taki na refleks. Uwaga! To już nie ja i Persson. To jest autorem najszybszego hat-tricka w Bundeslidze? Najszybszego? Tak. No. Lewy. Robert Lewandowski, tak? Strzelamy. Lewandowski. No bo Lewandowski. Co na to komputer? Tak. No. Tak. No bo liczą przecież Wolfsburg, co było. Tak jest. Oczywiście. Blisko siebie. Pamiętasz wtedy te 9-4 bramki? 5 bramki do 6, pytanie od Adama z Sulemczyk. A ile jest? Już jest 6-1, tak? Z 7. Nieważne 6-1. Ile jest. Nieważne kto z kim śpiewał, by się wyspał. 6-1. Oj. 6-1. Bierzemy się. Ale jeszcze dobry piłkarski wynik. Pytanie od widza, pan Adam z Sulęcina. W 10. kolejce obecnego sezonu Premier League Leicester zwyciężył w wyjazdowym meczu aż 9-0. Który zespół pokonał? Southampton. Późno ci ten.
To było Southampton Janka Bednarka? Tak, Southampton. Dobrze. No i świetnie, brawo. Tam się ledwo uchował. Panie prowadzący, trener Hasen. To moje cały chyba mecz nie działa, rozegrał za późno Jan Bednarek. Naciskam, no. Senator tak. Persson narzeka, że... Najwyższa wyjazdowa wygrana w historii najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Janek, z tego co pamiętam, przy trzech bramkach tak... Był, tak. Mógł tam... Panie prowadzący, nie wiem, naciska ale... mi nie działa, za wolno. Dobre, brawo. O, i to mi się podoba, Andrzej. Musimy ryzykować. Można przetestować. Proszę. No proszę. Działa? Teraz działa. Działa. Nie, nie, jeśli ktoś wcześniej naciśnie... Nie, nie, żartuję trochę, żeby tę porażkę jakoś przykryć. No. Mayweni z Duczek. O, poznałem. Pozdrawiam Mayvenów z Duczek. Poznałem miejscowość leżąca obok Wołomina. Słuchajcie, zacni Mayweni. CSKA, Zenit czy Spartak? Który zespół zdobył najwięcej mistrzostw Rosji, licząc od 92 roku? Bierzemy? Ach, jej, jej, jej. Podpowiedzieliśmy im. Ja nie wcisnąłem. Ale może podpuśćmy. Spartak, przecież. Mówię, w historii to bym wiedział. Od 92 roku. Roku, tak. Klub Armijny. Roku. Od 92 Zenit, roku. Przecież tam klub Putina. Zaryzykujemy, że jest to Spartak Moskwa. Nie. A może jednak po od 90. Co na to komputer? A nie. A jest. Dobra odpowiedź. No, jest. Brawo. Jest. A wyście chcieli ich maliny wypić. Tak. No chcieliśmy, no, nie, no nie, dobrą nie, podpowiedź. Ja, ale my z kolegą Strejlałem byśmy powiedzieli CSKA w historii. Tak, w historii, no, tak. A brawo. Zenit klub Putina grał przez widzę. Kacper z Chotomowa pyta. Który kraj reprezentował zdobywca 13 bramek w jednych eliminacjach Mistrzostw Europy David Healy? Och, ja wiem, 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 wiem. Tak, mi się wydaje. David Healy. Irlandia Północna. Dobrze, dobrze powiedział, kurczę. Dobrze! Wiedział, ja już wiedział. Brawo. Irlandia Północna został królem strzelców brawo, eliminacji Mistrzostw Europy brawo, 2008. Senator. Strzelił hat-tricka Hiszpanii. No ale wtedy Irlandia Północna nie zakwalifikowała się na Euro. Tak to było. Pamiętacie, Andrzej Juskowiak też był królem strzelców w eliminacji Euro 96. 7 bramek miał tak. I też nie zagraliśmy. Tak. I wtedy za mojej kadencji też nie zagraliśmy 3-3 w Poznaniu. Teraz pytanie od Roberta ze Zwolenia. W którym hiszpańskim klubie w rundzie jest... Aha, to jest pytanie dla widzów. Dla widzów. Okay. Uwaga, uwaga, teraz pytanie dla widzów. W którym hiszpańskim klubie w rundzie jesiennej sezonu 2019-2020 występował bramkarz Diego Lopez? Czekamy. Obydwa Madryty. No nie, dajmy widzom, po tak, nazwisko. Oddywagować. Tak. Oddywagować. No ja to jest bardzo trudne pytanie, chcę ci powiedzieć. Nie, Michał prowadzi program Lokat. Ale już... To co? Podajemy odpowiedź. Przechodzimy do następnego pytania. Nie, nie, podam odpowiedź tak. Oczywiście. Tym hiszpańskim klubem był Espanyol. Nie, to ja bym nie trafił. Dobrze, przechodzimy do następnej kategorii. Liga Mistrzów i Liga Mistrzów i Liga Europy. Kacper z Rojewa jaki jest proponuje stan? Takie pytanie. Remis chyba, no? Nie. Trzy do siedmiu. Ulala. Tylko jeden finał Ligi Mistrzów zakończył się po dogrywce. Podaj obie drużyny, które w nim wystąpiły. Tak. Michał? Pan trener, jedną drużynę, a ja drugą. Real Madryt. I Atletico. Atletico Madryt po dogrywce, bramka Ramosa po rzucie rożnym przesądziła. Ratująca życie, a potem w dogrywce. Staramy się po prostu. W Mediolanie. Dobra odpowiedź. Brawo, brawo Mati. No mówię. Mati robił ten mecz przecież. Tak, no oczywiście. Ja byłem na tym meczu. Był na jako kibic. No właśnie. I co zapamiętałeś? No niewiele jak widać. Wielką radość, bo to była decyma. Piękny mecz i dużą radość. Ale chyba nie słyszy werdykt, nie? Właśnie nie. Bo a pamiętasz dogrywkę, jak się zakończyła? Ile było w dogrywce? 4-1. Brawo. Tak, no był na meczu. Kolejne pytanie. Radek, takie pytanie. Ty naciskaj bez uwagi. Wiesz co miałem pierwsze w głowie? Pierwsze w głowie miałem...
dogrywkę i potem karne też w Mediolanie, tak, w też... finale Valencia-Bayern, gdzie strzelił Gajska, tak, Mendieta. Masz piękny gracz, i chyba Effenberg gracz dla Bayernu. No i to dogrywka... Sezon, to był chyba 2000-2001, tak, maj, masz San Siro. No a dogrywka Jurek Dudek w roli głównej. To samo. Było parę. Tak, też, tak, też, tak. Ale później bardzo... Dobrze, panowie, przechodzimy do następnego pytania. Liga Mistrzów i Liga Europy. Czyj strzał z rzutu karnego oprócz Andrija Szewczenki obronił Jerzy Dudek w finale Ligi Mistrzów? Nie pamiętam. Ja, Mateusz przycisnął? Ja chyba Rada? Pamiętam. Szewczenkę pamiętam. Tam był... Zaraz pamiętam. Tam był. O Jezus, no przecież wszystko, jak ten mecz robiłem. Czas na odpowiedź, poproszę. Jeszcze chwilę. Co? Jeszcze chwilę, bo zegara nie widać. Tak. Rączka. Bo jeden chyba nie trafił w bramkę. No tak, ale oni co ocenią, to jak... Strzelamy. Mogło tak być. Co? Maty jest blisko, bo masz, no, patrzę na twoje usta, masz blisko, Maty, poważnie. Na pewno to tam wiesz. Był. Tam na pewno to wiesz, połóż rączkę na... Dobra, zaryzykuję. Co? Trzech na pewno. Nie, już mnie kopie, nie no. Już kopnęło? Już. No bo już po czasie. Spokojnie, spokojnie. Nie, no, nie, dawaj. Nie pamiętam, no. Robiłem ten mecz. Tam moim zdaniem były trzy karne w ogóle. Tak. Strzelaj. Strzelać. Musisz tak strzelić, no. Dawaj, no. No tego. No kogo? No nie, no. Jak trzech to blisko? Nie, to nie w tej, nie po tej nie stronie. Nie. Strzał dla Mateusza nie, no, i nie, będzie nie, po wszystkim. Nie będę pudłował. No. Czy tam chyba Pirlo. Pirlo. Andrea Pirlo. A jeszcze Serginio chyba nie trafił Pirlo w bramkę. I Serginio. Serginio nie trafił w bramkę, a Pirlo, Pirlo obronił. Tak, po tak tym. Jak to było? Trema tak tworzy? Albo... Nie, zabija. Zabija? Ja klana z punkt. Ja już mam dziurę. To już jest tyle meczu. Ja już po prostu nie pamiętam. Dobra, koncentracja. Jedziemy dalej. 11, nie? Pytanie od Mayweni z Lublina. Ile razy w finale Ligi Mistrzów wystąpił zespół Ajaxu? Ale tak w Ligi Mistrzów, tak? Ligi Mistrzów? Trzy razy wygrali. W finale Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że dwa. Raz wygrał i raz przegrał. Jeszcze Liga była tak. Mówimy o finale cały czas, tak? 95 rok, tak, wygrywa z AC Milan i przegrywa z Juventusem, prawda? Dwa razy byśmy strzelali. Poproszę o odpowiedź. Dwa razy. Tak zdanie Michała jest. Było to tak, 95 rok, wygrana 1-0 z Milanem. Tak. I 96 rok, porażka po karnych z Juventusem. Tak. Dwa razy, świetnie. Nie mogę powiedzieć, że robiłem, ale pamiętam. Nie, to są Arek pytanie, pyta. Trzy razy pamięta, jak wygrał. Nie? Tylko, uwaga, uwaga. Wymień trzy kluby, dla których gole w Lidze Mistrzów strzelał Thierry Henry. O, łatwe. Monaco, Juventus, Arsenal. O, a jeden? Monaco, Juventus. Poszło. Mogę poprawić? Arsenal, nie? Juventus na pewno. Nie. No a przecież, nie, gdzie odszedł z Arsenalu? Dwa trafiłeś. Odszedł z Arsenalu. Do Barcelony. Arsenal, Monaco, Barcelona. Barcelona. Juve się na nim trafiłeś. nie poznali się wtedy jeszcze i go nie dali mu. Dwa trafiłeś. Bardzo dobrze. Kara. No strasznie przykro, a ja? Co w ogóle wstyd, no ale jeszcze trochę jest. No nie wstyd, oczy nie gryzie, Andrzej. No, nie są trudne pytania, arcy. Ja już nie czuję, jak mnie razi, bo cały czas mnie razi. Nieustanny stream. Zaciśnij sobie emocje troszkę. On sobie poluzował, cwaniaczy. No bo jak go tak mocno razi, naprawdę. Dobra, jedziemy dalej. Trzech trenerów poprowadziło swój zespół w czterech finałach Ligi Mistrzów. Wymień minimum dwóch z nich. Ilu? Trzech trenerów. W czterech finałach. Kochany. Ancelotti na pewno. Jedziemy teraz dalej. Ancelotti na pewno.
Może Fabio Capello? Capello, a Guardiola nie. Nie, Guardiola jeszcze nie. Tak. Wygrał, jeszcze się zastanawiam nad Otmarem Hitzfeldem. Otmar Hitzfeld mógł być, bo on miał Borussię Dortmund. I raz przegrał, raz wygrał. Przegrał wtedy z Manchester United w 92 minucie po tych bramkach, między innymi Solskiera i Sheringhama chyba, jeśli ja dobrze pamiętam, bo grał przeciwko mnie. Dwóch potrzebujemy. Którzy w czterech prowadzili drużynę w czterech, tak? Dwóch potrzebujemy trenerów, tak? Dwóch. Zidane jeszcze nie, bo on w trzech. Nie, za wcześnie, za wcześnie. No już jeden mu za, no, tylko brakuje. Dobra. No to dajemy na pewno Ancelotti. Ancelotti na pewno. Okej. Okay. Jeszcze jeden i będzie dobrze. Tak powiem. Fabio Capello, bo on z Realem też. Drugi. Słuchaj. Czas. A nie Ferguson? Nie. W czterech to nie. A nie, w czterech. Nie? Alex Ferguson. Tak. I dobrze, i ty. Tak, panie trenerze, to genialne. Dwa razy. My też wiedzieliśmy. Po raz, no, dwa razy przegrał z Barceloną. Ja nie mówię, ten czas się przeciągnął. To było 45 sekund. To było naciągane bardzo. Ale nie. Ja myślę, ale że to jakaś żółta karta. Uwaga, pytanie dla widzów. Liga Mistrzów i Liga Europy. Piłeczka moja. Piłeczka, czeka na ciebie. Najdziesz. Proszę państwa, ile razy finał Ligi Europy rozstrzygnął się po serii rzutów karnych? Nie wiem, no ten, co ty uczciwie powiem, że... A nie, to Legii Europy. A Ligi Europy to nie wiem. To były chyba na pewno Chelsea. Z kim gra Chelsea? Nie. To za dużo tych meczów. No już też, możemy? To, co się poślizgnął, to się poślizgnął. To podaję poprawną odpowiedź. Tak. Raz. Sezon 2013-14. Ja Sevilla pokonała Benfica po karnych 4-2. Ja bym nie zgadzał. Ja bym też nie zgadzał. I ostatnia runda, proszę panów, Ligi Światowe i Mistrzostwa Świata. W którym zespole w obecnym sezonie występuje król strzelców Mistrzostw Świata 2014? Bayern Monachium, Miller chyba, nie? Też mi się tak wydaje. Powtórzę. W którym zespole w obecnym sezonie występuje król strzelców Mistrzostw Świata z 2014 roku? Jedziemy. Dawaj. Tak. Bayern Miller. Thomas Miller. Miller. Czyżby... Nie? Ojej, jak nam przykro. Za wszystkie... Real Madrid. I kto to był? James Rodriguez. Rodriguez, tak. No tak. A, aktualnie, masz rację. No. Tak. Uff, nie raziło, ale ja teraz włożyli w... Straszny prąd. MLS. O, to matka. Eredivisie czy La Liga? W których rozgrywkach najwięcej goli zdobył Zlatan Ibrahimović? Jeszcze raz pytanie. MLS. Musimy ryzykować. MLS, raz. Eredivisie. Holenderska. La Liga. La Liga. Nie no, w La Lidze zagrał Kossa. Nie, Eredivisie. Eredivisie na Holendrze, tak? Ajax. Co na to komputer? No nie, no już mnie poraził, no to jest niemożliwe, no jak nie? No w Ajaxie tyle bramek... A u nas zielone miga, że my punkt dla nas. Nie, zielone. Poprawna odpowiedź MLS. Tak, bo on przeszedł tam. 53 gole. Tak. A w Eredivisie? Eredivisie 35, La Liga 16. A miałeś prawo się pomylić, Mati, ja bym też tego nie zgadzał. Ale to ja mu tak podpowiedziałem. Nie, nie. Ja też się mu powiedziałem poprzednio Michałowi. To no i sprawdźmy aktualny stan. Thomas Müller był chyba... Oj. Jaki mamy wynik? Straszne lanie. No ty to już kończymy, ty musisz jechać. Nie, tak. To jest... Jeszcze są ze 4-13. I to już koniec? Nie. No, walczymy do końca. Ha, jeszcze trzy pytania. Trzy pytania jeszcze mam dla was. No to chcemy się godnie, wyśrubujemy. Kiedy po raz ostatni na tym samym mundialu wystąpiły reprezentacje Korei Południowej oraz Korei Północnej? Drugi rok. Nie. Po raz ostatni na tym samym mundialu. 2002 rok. Nie. W 10. Dobra, odpowiedzi. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy. Byłem, robiłem te mecze. Powiedziałbym, że w RPA 2010 rok. I to jest odpowiedź, tak? Tak.
i dobra odpowiedź. Ja bym się pomylił, mówię uczciwie, żebym się pomylił. Nie, tam były słyszeliśmy. Korea Północna odpadła w fazie grupowej, Korea Południowa w 1/8 finału. Słuchajcie, panie trenerze, wtedy była ta słynna, słuchajcie, historia, że chyba 7-1 wygrała Portugalia, a telewizja koreańska tylko pokazała tą jedną bramkę strzeloną przez nich. I że wygrali i w ogóle oni chyba zdobyli... Co się z nimi stało, nie wiadomo. Naród nie wiedział, ale ja to samo miałem na Naród nie wiedział, jak w Japonii. Japończycy w telewizji pokazywali tylko te sety, w których Japończycy wygrywali. I przeciętny Japończyk był przekonany, że oni te mistrzostwa wygrali. Co za propaganda. Mistrzostwa świata w siatkówce. Dobrze, następne pytanie od Karola z Radomia. Który reprezentant Polski jako jedyny dostał czerwoną kartkę na mundialu? W ogóle w życiu? Znaczy w historii. Jako jedyny... Czerwoną kartkę? Czerwoną kartkę na mundialu. Jako jedyny reprezentant Polski. Jest to musiał być, bo jako nasz 70 jak pana czasach. Reprezentant Polski. 82, nie? Hmm? Ale to tylko 38, ale kto nie oczekiwałeś? Być. Mateusz? Uważam, że to był Radosław Sobolewski. Jest! Tak, racja. Tak. W meczu z Niemcami w 2006 roku. To było. No. Tu już można powiedzieć spokojnie, że Mati robił ten mecz niestety. W Dortmundzie. Tak? Ja byłem, ale tego w ogóle nie zapamiętałem. Ja też nie. A to musiałeś w końcówce samej, tak? Czy nie? Nie. Tam chyba gdzieś 60-70. Pamiętacie, w końcówkę była zmiana, co wszedł Dudka za zmęczonego Żewłakowa. Tak. No tak. Odonkor pojechał prawą stroną i z bliska Neville strzelił na 1-0 w 89. 89 pamiętam. Tak. Jak gamoni się nasi zachowali. Trenerem był Paweł Janas. Trenerem był Paweł Janas. Uwaga, uwaga, ostatnie pytanie. Punktowane, proszę panów. W barwach którego zespołu Piotr Nowak, Roman Kosecki oraz Jerzy... Już. Chicago Fire. Podbrożny. Chicago Fire. Chicago Fire też byśmy... Możesz zdobyli mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Tak. Plus Łukasz Kubik. Tak, tak. I chyba był tam obecny trener Salzburga z nimi grał. Jesse Marsh. A tego nie pamiętam. Końcówkę pytania, jeśli pozwolicie. Tak. Oraz Jerzy Podbrożny zdobyli Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Zgadzasz. I oczywiście Chicago Fire, 98 rok. Jedyne mistrzostwo w historii tego klubu. Uratowaliśmy twarz na koniec, tak, ale nie uratowaliśmy wyniku. A ja w ogóle wstyd. Panie trenerze, nie. Twoja czy moja? Ostateczny wynik. Ostatnie czy nie? Nie, już nie. Nie damy. 6-14, ale nie dałem plamy, końcóweczka należała do was. Bardzo miło. Gratulujemy panu. Gratulujemy. Również, bo dziękujemy. Z wami wygrać to jak przegrać, nie, tak, ale coś tam poplątałeś. My team stworzyliśmy i bardzo chętnie, panie trenerze, jeszcze raz. Wspaniały mecz na 3-2 jak w siatkówce i tak potraktujmy to. Nie, no, bardzo wyrównane. Piękny finał na 4-1. O, jeszcze pytanie do widzów, proszę państwa. Który Brazylijczyk strzelił najwięcej goli na Mistrzostwach Świata? Który Brazylijczyk? Proszę bardzo. Który Brazylijczyk strzelił najwięcej goli na Mistrzostwach Świata? No chyba ten jeden, tak? Andrzej? Pele. Pele, chyba nie? Nie? Ja myślę, że Luis Nazario de Lima, Ronaldo. Mogło tak być, Ronaldo? No tak, on był przecież, Ronaldo. Kloze go dopiero tak, wyprzedził. Ronaldo, Kloze go potem wyprzedził, masz rację. Tam, Ronaldo. Andrzej podpowiadał. Nadajemy się dużej piłki, końcówki do grypa. Jak się kończy taki telewizyjny pojedynek, powiedz? No gratulacje ogromne. Tak. Wymiana koszulek. Nie, ale jest prowadzący, jest porażony prądem. Jak dziewczyny grają, to wymiana koszulek. Jak dziewczyny grają, to wymiana koszulek. A ja chciałbym sprawdzić, jak to działa. Chciałbyś, proszę bardzo. A tak podkręcie tak, żeby no... Nie kopnął. Proszę tam podkręcić. Nie kopnął, rasa dobrze, no. Uwaga. Nie, delikatnie, bo to... Uj! Ładny jaja. Proszę państwa, no i to jest ten uroczysty moment, w którym zapinamy marynarki, stajemy z miejsc i wręczamy ten oto piękny puchar. Nie no, tutaj, tak? Andrzej Strejlał. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Michał Pol, razem z Michałem to trzymamy. Wielkie brawa. Trenerze, nie udało się na Mistrzostwach Świata. O, jest dzisiaj. Tak. Złoto. Ale Zygmunt, gratulujemy. Gratulacje. Ja poniosę. Mateuszowi, senatorowi, gratuluję. Również za olbrzymią wiedzę. Dziękuję bardzo. Miło nam. Gratuluję. Gratuluję. My uważamy, że był to wynik meczu remisowy. Nie, spokojnie. Wspaniały pojedynek. Naprawdę jestem zachwycony poziomem wiedzy. To, co mówicie o piłce nożnej, dla mnie jest zachwycające.
Naprawdę. Dziękujemy panu prowadzącemu. Dziękujemy. Również dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nam te pytania przygotowywali. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w następnym teleturnieju. Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie Etoto.